Do tej pory miałam jedną parę jeansów. Teraz chyba będę miała żadną. Zobaczcie, ile mi się schudło. Tak naprawdę te jeansy mogłabym... No mogłabym, ale lepiej tego nie robić. Pewnie nie jesteście zdziwieni, że mnie widzicie, ale ja jestem, ponieważ no, nie miałam zamiaru w ogóle wchodzić dzisiaj na YouTube z żadnym filmem. I prawie do tego doszło, bo jest już późno, ale wróciłam do domu z jedną ekstra perełką i stwierdziłam, kurczę, no nie, no muszę Wam o tym powiedzieć, bo u mnie zakupy to rzadkość, a zwłaszcza zakupy ciuchowe. I dzisiaj właściwie miałam ochotę na zakupy ciuchowe. I stwierdziłam, idę na żywioł, jak mi się coś spodoba, to biorę. No i wiecie, jaki jest problem? No wiecie, że nic mi się nie spodobało, ale powiem więcej. Co stało się z ciuchami w sklepach? Co stało się z sieciówkami, w których jeszcze do tej pory można było coś fajnego wyhaczyć? I nie, nie będę tutaj zwalała tego, bo taka moda, bo tak zawsze mówiłam i w ten sposób broniłam, bo taka moda. Wydaje mi się, że nawet, żeby nie wiem jaka była moda, to coś zawsze fajnego w tym sklepie powinno być. I dzisiaj przeszłam i poczułam po prostu ciary żenady. Ale jak to w życiu bywa, w każdej złej bajce jest jakiś jeden dobry duszek i ten duszek na mnie poczekał i wiecie co? Kupiłam sobie fajną bluzę, a wiecie, że ja jestem ogromną fanką bluz i przymierzyłam tę bluzę na koszulkę, którą mam pod spodem, więc ta koszulka jest cała, ale to cała po prostu obrana, także już jej nie będę zmieniała, tylko wiecie co? Założę ją z powrotem na nią, chociaż wy pewnie i tak nie zobaczycie koszulki, bo może oszczędzę Wam tego widoku przebierającej się malinowej MM, ale Wam powiem, że jak przebierałam się dzisiaj w przymierzalni, bo ciuch jest z H&M-u, to znowu narzekałam. W innych sklepach narzekałam, że nic nie ma, a w H&M-ie narzekałam, że jest gorąco. Spociłam się jak mysza, po prostu jak mysza, więc już wiecie, koszulka pójdzie od razu do prania, a bluza też pójdzie do prania, tyle że osobno, bo jest jasna, więc już wiecie, nie chcę nic tutaj kombinować i nie chcę też przymierzać bluzy na gołe ciało, bo już nie jeden raz zdarzyło mi się tak, że dostałam uczulenia na taki niewyprany materiał, więc uczulam Was, dziewczyny i chłopaki, zawsze bierzcie ciuchy, które, no nie wiem, płaszcz też pasuje wyprać, ale mnie się na przykład zdarza płaszcza nie doprać, nie, znaczy w sensie nie wybrać. Bo jak jest nowy, to się jakoś tak boję, że wiecie, gdzieś tam trzeba go oddać do pralni, to jest dodatkowy koszt, a w domu się boję, że coś z nim zrobię, więc przyznam się od razu, kurtki, płaszcze raczej nie są prane, jeśli chodzi o mnie, ale wszystkie inne ciuchy, swetry, bluzki, bielizna, to już w ogóle, to już nawet nie ma o czym gadać, spodnie i tak dalej, wszystko zawsze odświeżam, no po prostu piorę, nie? Żeby to oczyścić z tych wszystkich dziwnych rzeczy, nawet tych farb, które gdzieś tam są w tym materiale, bo bardzo często wiele osób właśnie narzeka na uczulenie i ja jestem jedną z takich osób i dwukrotnie dopadło mnie takie uczulenie właśnie po założeniu nowych ciuchów, więc no to trzeba uważać. Dobra, mamy paragon i paragon jest na złotych 128,99 groszy i zawiera też cenę torby, a w torbie jest bluza, taka jasna. Wiecie, że lubię beżowe kolory, w ogóle ja teraz bardzo lubię jasne kolory. Taka bluza i ona jest bawełniana, no i ona dokładnie kosztowała 127,99 groszy. I wygląda sobie, i to jest, wiecie co, to jest XS-ka i ona jest ciut za luźna, zaraz to zobaczycie, bo ja już Wam mówiłam na temat rozmiarów, zobaczcie jaka jest tutaj ładna, ma takiego właśnie duszka i napis Nirvana, ten kolor, o, teraz bardziej jest chyba oddany, jest taki typowo beżowy, taki beżowy, kremowy, no dziwny. Słuchajcie, wzięłam w ogóle najpierw S-kę i ta S-ka wyglądała jak XL-ka, no ale tak wiecie, do przymierzenia wzięłam, do przymierzalni wzięłam S-kę i tą XS-kę, ale w przymierzalni nakładam na siebie najpierw S-kę. I S-ka to już w ogóle był namiot, XS-ka jest taka ciut, jakbym powiedziała, za luźna, ale ja lubię takie bluzy, więc już nie szukałam XXS-ki, natomiast mierzyłam też spodnie i słuchajcie, S-ka, nie, XS-ka, nie, jeszcze inaczej, zaczęłam od XXS-ki, bo byłam pewna, że biorę S-kę i no nie przeszłam przez biodra, no to więc wzięłam później S-kę, która była totalnie ogromna, więc mówię, dobra, no to teraz ta S-ka, XS-ka będzie idealna. I też była taka trochę ciasna, więc po prostu trzy rozmiary spodni w żaden mój tyłek
nie wszedł w komforcie. No więc spodnie mi nie było dane kupić, ale bluzę tak. I ta bluza z tyłu ma jeszcze taki fajny napis. Ja lubię takie napisy. To są takie napisy, ja to nazywam gazeciane. Jakby gazetę odbił. No super, no super. Na wiosnę jakieś bluzy potrzebuję, nie? Więc wskakuję w bluzę i zaraz Wam pokażę bluzę. Swoją drogą, ta koszulka, mimo że bardzo, bardzo obrana i jest ze mną już chyba trzeci rok, też wygląda bardzo fajnie. No, zobaczcie, szeroka jest, luźna jest bardzo, ale ja takie bluzy lubię, więc mnie to nie przeszkadza. Tę czerwoną też mam taką, więc... Więc jest ok. Troszeczkę są też przydługie rękawy, widzicie to? Ale no mówię, ja lubię taki styl, więc można je oczywiście podwinąć. Boże, od razu wygląda to lepiej, naprawdę. No podwinięte rękawy w bluzie dla mnie to jest jakieś takie lekkie, takie wtedy dziewczęce. A to jest takie bardziej, nie? Takie, zobaczcie. W ogóle sylwetka już od razu inaczej wygląda, tak? A tak, spójrzcie, nie? Tak jakoś przyjemniej. No, więc u mnie zawsze rękawki będą podwinięte. Kaptur bardzo sobie cenię i lubię i uwielbiam oczywiście kangurka. Więc no nie mogłam się oprzeć, ani oprzeć, więc po prostu se kupiłam. A w jeansach w ogóle to Wam powiem, że czuję się dziwnie, bo bardzo rzadko chodzę. No więc moi kochani, dzisiaj było takie trochę 3 razy P. Przyszła, pochwaliła, pokazała i poszła. 4 razy P. Więc dziękuję Wam, że spędziliście ze mną ten krótki czas. Pozdrawiam Was serdecznie. I co? I widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, cześć! Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.